Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonu winnicy. Ci pochwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego pobili i zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli. Oto słowo Pańskie. Przywielebni bracia kapłani na czele z ojcem generałem, drogi diakonie stałe, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, drodzy przedstawiciele władz świeckich, uczestnicy naszego kongresu, diecezjalnego kongresu trzeźwości, a także wszyscy zgromadzeni w tym kościele, którzy z nami się modlą, dziękują za beatyfikację księdza Jerzego Popiełuszki. Moi drodzy, najpierw nam towarzyszy słowo Pana, a więc pozwólcie, że na perykopie ewangelicznej się skupię, ponieważ zawsze, kiedy gromadzimy się w czasie mszy świętej, to pierwszym tematem, na który powinniśmy się otworzyć, to jest to, co mówi do nas sam Bóg. On nam wyznacza temat. Dzisiaj piękna i bardzo przejmująca perykopa ewangeliczna, niezwykle pouczająca. Pan Jezus mówi w przypowieści do arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych, czyli do tych, od których zależy kształt życia społecznego i religijnego w Izraelu tamtego czasu. Jezus odwołuje się do przypowieści o winnicy tak charakterystycznej dla krajobrazu Palestyny i przy pomocy tego obrazu zapowiada swoją mękę i zmartwychwstanie i w pewnym sensie słuchaczy przygotowuje na te wydarzenia. Gospodarz winnicy najpierw zakłada winnicę i czyni to z wielką pieczołowitością. Otacza ją murem, buduje tłocznie i wieże. A tak zagospodarowaną, dobrze urządzoną winnicę oddaje dzierżawcom. Właściciel oddaje winnicę w dzierżawę i mieszkający z dala od niej. To dość częste zjawisko w ówczesnej Galilei. Zdarzało się nawet, że obywatele rzymscy zakładali winnice w Palestynie. Ale winnica to nie tylko dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo, to nie tylko krzew winny, ale w Starym Testamencie winnica była odczytywana jako metafora całego Izraela, którym Bóg się opiekuje, jak gospodarz winnicą.
Przypowieść nawiązuje do Izajaszowej pieśni o winnicy, w której prorok zapowiada karę dla winnicy Izraela za to, że ta winnica nie jest wierna swojemu Panu, za odstępstwa Izraela. Często w tej przypowieści można zobaczyć dwa aspekty. Pozytywny, czyli Boże wybraństwo, ale też i negatywny, sąd, który spotyka człowieka, dzierżawców za odstępstwo. Wróćmy na chwilę jeszcze do przypowieści. W czasie zbiorów właściciel posyła swego sługę, by odebrał należną część zysku. Sformułowanie w odpowiedniej porze lub gdy nadszedł czas, w zależności od tłumaczenia, przywodzi na myśl zdanie świętego Pawła. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, byśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Można przyjąć, że słudzy posłani do winnicy to starotestamentalni prorocy, a Syn jeden i umiłowany to przecież Jezus Chrystus, Syn Boży, który został posłany do wszystkich. W powieści słychać szczególnie echo słów proroka Jeremiasza. Od dnia, kiedy przodkowie wasi wyszli z ziemi egipskiej, do dziś posyłam wam z wszystkich, wszystkie moje sługi, proroków, bezustannie, lecz nie usłuchali. Mnie ani nie nadstawili swych uszu, uczynili twardym swój kark, stali się gorszymi niż ich przodkowie. Omawianą przypowieść można streścić zdaniem z listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swojego Syna. Słyszymy też w tej przypowieści o karze, ale puentą przypowieści nie jest jednak kara, ale wywyższenie Syna. On staje się fundamentem i kamieniem węgielnym. Moi drodzy, zapytajmy, jaka jest wartość tej przypowieści dla nas. Czy Kościół nie jest winnicą Boga? My jesteśmy sługami. Sakramenty nie są naszą własnością. Przepowiadanie nie jest nasze, ale głosimy Boga. Parafia nie jest naszą własnością, ale Boga. Jakże nie odnieść się do hasła tegorocznego programu duszpasterskiego. Kościół Chrystusowy, nie nasz, ale Chrystusowy. Wszystko, co otrzymaliśmy, urządził sam Bóg. Dobrze to zaplanował. On nam daje swoje słowo, sakramenty, wspólnotę. Daje nam też charyzmatę. Można powiedzieć, że jak w innej przypowieści o talentach, otrzymujemy 5, 2 talenty, 1 talent. Każdy tyle, ile jest w stanie zagospodarować i unieść. Wszystko po to, żebyśmy potrafili te talenty dobrze wykorzystać. W przypowieści o talentach pomnożyć je. Problem nie leży w tym, że ci dzierżawcy, rolnicy źle zarządzali winnicą. Nic o tym nie wiemy. Możliwe, że bardzo dobrze zarządzali. Problem był w tym, że pracowali tylko dla siebie, na siebie, a nie pracowali dla Boga. Myślę, że to niezwykle pouczające dla nas. Moi drodzy, i w tym kontekście chcemy też zobaczyć dwóch wielkich naszych poprzedników, tych, którzy nas w wierze poprzedzali, bohaterów wiary. Najpierw księdza Franciszka Blachnickiego, sługę Bożego. Dzisiaj w czasie diecezjalnego kongresu trzeźwości wiele razy przypominaliśmy sobie jego naukę, ale przede wszystkim odwoływaliśmy się do przykładu jego życia, bo on nie tylko mówił, on działał. Rozpoznawaliśmy go w działaniu. Zostawił nam piękne owoce w postaci wspólnoty, w postaci ruchu Światło-Życie, krucjaty wyzwolenia człowieka, domowego kościoła. Moglibyśmy jeszcze dalej wymieniać. To był cały program odnowy społecznej narodu. Moi drodzy, ksiądz Franciszek Blachnicki w centrum swojego nauczania oczywiście zawsze stawiał Jezusa Chrystusa, ale mówił też sporo o wolności i zdawał sobie sprawę, że człowiek w pełni może korzystać z darów, które otrzymał od Pana Boga wtedy, kiedy jest wolny.
Dlatego krucjata wyzwolenia człowieka, która miała prowadzić do wolności, pełnej wolności wewnętrznej. Pięknie ogłosił ksiądz Franciszek Blachnicki krucjatę wyzwolenia człowieka w 1978 roku, kiedy stanął obok Ojca Świętego, obok Jana Pawła II i wobec niego ogłosił tę krucjatę, zdając sobie sprawę, że to jest droga do wolności zewnętrznej również. Moi drodzy, mówiliśmy już o tym w czasie naszego kongresu, że pewnie to jest zadanie dla wielu z nas. Nie każdy potrafi przyjąć dar takiej absolutnej wewnętrznej wolności. Nie każdy potrafi podjąć post, abstynencję od alkoholu, ale każdy powinien to w swoim sercu rozważyć. I jeśli taki dar jesteśmy w stanie przyjąć i taki post jesteśmy w stanie podjąć, powinniśmy to czynić, dlatego że pomagamy bardzo wielu ludziom w różnych sytuacjach. Mało tego, nie boję się tego powiedzieć, pomagamy całemu Kościołowi, ojczyźnie naszej, pomagamy bardzo konkretnym ludziom. Pomagamy naszym parafiom i rodzinom. I druga postać, do której chciałbym się odwołać, to błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jesteśmy w miejscu bardzo szczególnym. To Górsk, to miejsce, gdzie został uprowadzony. Tutaj w sposób szczególny wspominamy błogosławionego księdza Jerzego. Tutaj też szerzymy jego kult w diecezji toruńskiej, a nawet i szerzej. Dzisiaj dziękujemy za jego beatyfikację i prosimy o kanonizację. Ale kiedy przyjrzymy się nauczaniu księdza Jerzego i jego działaniu również, to on podkreślał kilka rzeczy. Oczywiście pewnie tych tematów było mnóstwo, ale to była prawda, wolność z wiadomych względów. Godność człowieka, praca i odwaga. I moi drodzy, ksiądz Jerzy Popiełuszko zdawał sobie sprawę, że jeżeli chcemy walczyć o wolność zewnętrzną i chcemy prowadzić cały naród do wolności, to najpierw musimy być wolni wewnętrznie. Nikt, kto jest zniewolony wewnętrznie, nie jest w stanie poprowadzić narodu do wolności. Dlatego i on może być patronem naszego dzisiejszego spotkania i naszego kongresu trzeźwościowego. On również nawoływał do wewnętrznej wolności. W tym miejscu mamy szczególny mandat, żeby go wspominać. Tak jak już powiedziałem, to miejsce jego uprowadzenia, ale z nami są świadkowie tamtych wydarzeń. Jest ksiądz prałat Nowakowski, który w tamtym czasie udzielił schronienia kierowcy księdza Popiełuszka. Tu przyjechał szukać go. Szukali go. Właściwie dzięki niemu, możemy to jasno powiedzieć, udało się nagłośnić tą całą sytuację i może władze komunistyczne, służba bezpieczeństwa nie zdołała wszystkiego zamaskować. Moi drodzy, dziękujemy za tych wielkich poprzedników w wierze, ale też za naszych wielkich rodaków. Dziękujemy za księdza Franciszka Blachnickiego, sługę Bożego. Prosimy też o jego beatyfikację. Długo już czekamy na tą beatyfikację. Wielu z nas modli się i prosi o jego beatyfikację. Dziękujemy za to, że mamy błogosławionego księdza Jerzego i że tu możemy go w tym miejscu nie tylko wspominać, ale przypominać sobie jego słowa i naśladować w miarę naszych możliwości jego działanie. Czasy się zmieniają, ale te tematy, które poruszał, ciągle są aktualne. Ciągle potrzebujemy wewnętrznej wolności i ciągle potrzebujemy odwagi w wyznawaniu wiary. Również potrzebujemy prawdy w życiu społecznym, w życiu codziennym. Miłowani w Chrystusie siostry i bracia, pozwólcie, że jeszcze w tym miejscu podziękuję jednej osobie, bez której by nas tutaj nie było. Chciałem podziękować księdzu Wacławowi Dokurno, który bardzo systematycznie, ale też i odważnie zajmuje się organizacją tego kongresu. Pozyskał do tego wielu ludzi, ludzi oddanych. Myślę, że to ogromne wyzwanie i wielka radość, że ksiądz Wacław zajmuje się tym, a teraz potrzebuje naszego wsparcia modlitewnego. Bardzo potrzebuje. Więc proszę też o modlitwę
w jego intencji, aby udało mu się pokonać wszystkie przeszkody, żeby mógł być zdrowy i dalej posługiwać nam wszystkim, pomagać nam wszystkim w drodze do wolności. Amen.